Witam wszystkich widzów. Jak widzicie, da się czysto spalić owiec kotlem jałowym z nadmuchem. Jakie problemy trzeba rozwiązać, aby to zrobić? Po pierwsze, kotły miałowe są przystosowane do spalania paliwa o 30% zawartości części lotu. Owiec zawiera ich 3 razy więcej, dlatego znacznie trudniej jest uzyskać kontrolę nad spalaniem w kotle zasypowym. Po drugie, proces spalania od góry przebiega poprawnie, gdy zasyp spala się stopniowo w dół. Dlatego ponowne załadowanie i zapalenie zasypu może się odbyć dopiero po wygaśnięciu lub po całkowitym oczyszczeniu paleniska z gorących, niedopalonych części. Pierwsza moja próba spalania owsa polegała na tym, że na dno komory zasypowej wsypywałem miał 1/3 pojemności, a na górę resztę owsa w ilości jednej węglarki, czyli 7 kg. Na górze kładłem papier i zapalałem i włączałem wentylator. Owiec zapalał się bardzo szybko i dobrze, a proces spalania przebiegał w sposób kontrolowany. Gaśnięcie paleniska trwało jednak bardzo długo, a powłó z owsa zanieczyszczony był żużlem smiału. Drugi mój sposób polegał na położeniu tektury na ruszt i zasypaniu kotła wyłącznie owsem, a następnie zapaleniu go od góry od papieru. Owiec zapalał się błyskawicznie i spalał całkowicie. Z uwagi na niewielką zawartość popiołu, palenisko po spaleniu błyskawicznie wygasało. Nie potrzeba było więc paleniska przegarniać, a można było zasypać kocioł ponownie owsem i rozpalić. Samo rozpalenie zasypu w kotle z nadmuchem i sterownikiem nie jest pracochłonne. To, co stanowiło problem w tym drugim przypadku, to mniejsza kontrola nad procesem spalania. Kocioł cały czas pracował na mocy maksymalnej. Trzeba mu zatem było zapewnić odbiór ciepła. U mnie bufor był zbyt mały, ponowne zasypanie kotła i jego rozpalenie mogło się zatem odbyć po wystygnięciu instalacji CO. Kocioł mógł być zatem rozpalany rano, a następnie drugi raz wieczorem. W tych warunkach palenie owsa zapewniało ciepło w domu tylko na początku i końcu sezonu grzewczego. Podczas spalania wyłącznie owsa temperatura spalin wzrastała do 250 stopni Celsjusza. Pogarszało to sprawność spalania, a jedynym ratunkiem było dobre wyczyszczenie wymiennika kotła. Oto kilka wniosków, które nasunęły mi się po eksperymentach ze spalaniem owsa w kotle miałowym. Z punktu widzenia bezpieczeństwa, spalanie samych zbóż w kotłach zasypowych jest bardzo trudne i niebezpieczne. Nie próbujcie mnie naśladować. Poruszenie gorącego zasypu grozi wybuchem kotła. Zagrożenie wybuchem stanowi także zawartość pyłu zbożowego w zasypywanej masie lub jego powstanie w trakcie transportu przenośnikami mechanicznymi do kotła. Bardzo niebezpieczne jest zasypywanie zboża na gorące palenisko. Z punktu widzenia technicznego owiec bardzo dobrze się rozpala i można nim całkowicie zastąpić pelet podczas rozpalania miału. Z punktu widzenia ekonomicznego, sens stosowania owsa jako paliwa zależy od relacji cen na rynku i ich wartości opałowych. Wartość opałowa owsa wynosi 16 MJ na kilogram, czyli jest porównywalna do peletu. 1,5 kg owsa zastępuje 1 kg miału węglowego i 2 kg zastępuje 1 kg wysokokalorycznego węgla. Z punktu widzenia organizacyjnego, owiec nie powinien być przechowywany w kotłowni. Owiec wymaga 2,5 raza większej przestrzeni magazynowej w stosunku do miału. Muszą to być pomieszczenia suche, zabezpieczone przed gryzoniami. W trakcie magazynowania w ziarnie zachodzą procesy biologiczne, powodujące straty w masie i wartości opałowej. Nie jest to więc paliwo przeznaczone do długiego przechowywania. Największe bezkosztowe możliwości jego magazynowania i wykorzystania do ogrzewania domu występują w gospodarstwach rolnych. W przypadku braku możliwości zbytu, spalanie owsa i innych zbóż w kotle przez rolników staje się receptą na utylizację gorszej jakości ziarna i zmniejszenie strat oraz poprawę salda przepływów pieniężnych. Czy ktoś z Was ma kocioł przystosowany do spalania czystego owsa? Jestem Sylwestro. Dziękuję za uwagę i zapraszam do polubienia i komentowania filmu, subskrybowania mojego YouTube'owego kanału i oglądania innych moich filmów.